Po szczepieniach tzw. grupy 0, czyli pracowników służby zdrowia, przyszedł czas na osoby powyżej 70 roku życia. W regionalnych przychodniach zaroiło się od chcących przyjąć zastrzyk seniorów. W większości miast powiatowych funkcjonuje więcej niż jeden punkt szczepień. W Chodzieży zastrzyki wykonuje tylko jedna przychodnia. Jestem po prostu po operacji serca. I do marca nie mam szans, żeby się zapisać na szczepienie. Dużo ludzi chyba się zgłosiło, zarejestrowało się, także mi się wydaje, że powinno być trochę chyba więcej. No jedno tego na tyle mieszkańców, no to jest niemożliwością. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przeprowadziło badania, z których wynika, że takich miejsc jak Chodzież jest znacznie więcej. Według przewodniczącego stowarzyszenia, burmistrza Jacka Gursza, taka sytuacja to skandal. Wiele osób z Chodzieży musi jechać na szczepienie do Poznania, do Obrzenicy, do Wyżyska, więc to jest coś dziwnego. Zarzuty burmistrza odpiera rzeczniczka Poznańskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Marta Żbikowska-Cieśla twierdzi, że NFZ przeprowadził 2 nabory na placówki, które chciałyby wykonywać szczepienia. W Chodzieży chętnych nie było. Zgłosił się tylko jeden podmiot. Wiele też samorządów lokalnych zgłaszało się do nas, w jaki sposób mogą pomóc w organizowaniu takiego punktu szczepień dla swoich mieszkańców. I wiele samorządów zaangażowało się w poszukiwania, można powiedzieć, tych podmiotów. Według rzeczniczki NFZ takiej woli ze strony chodzieskich samorządowców nie było. W połowie lutego zaczną się szczepienia nauczycieli, zaś później zastrzyk dostaną przewlekle chorzy.